Areszt śledczy w Radomiu świętował 25-lecie. Dziś Światowy Dzień Wcześniaka. Mieszkańcy bloków przy ulicy Żeromskiego mają problemy w związku z przebudową wiaduktu. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Areszt śledczy w Radomiu świętował 25-lecie istnienia. Była to okazja do wręczenia awansów i odznaczeń. Obchody jubileuszowe rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Bożego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Następnie uczestnicy przeszli do siedziby aresztu przy ulicy Wolanowskiej, gdzie odbyła się część oficjalna. Areszt śledczy w Radomiu jest jedną z największych jednostek penitencjarnych w Polsce. Pojemność aresztu określona jest na 1080 miejsc zakwaterowania. W tutejszym areszcie funkcjonuje największy w Polsce oddział terapeutyczny dla osadzonych, uzależnionych od alkoholu, który przeznaczony jest dla skazanych recydywistów. Na przestrzeni lat, dzięki zaangażowaniu i aktywności funkcjonariuszy pełniących służbę w radomskiej jednostce, udało się zrealizować śmiałe plany i zamierzenia, jak budowa nowoczesnego przywięziennego szpitala z oddziałem wieloprofilowym wraz z oddziałem psychiatrycznym. Obchody jubileuszowe połączone były z Dniem Niepodległości. Za ofiarną służbę i zaangażowanie funkcjonariuszom podziękował podpułkownik Robert Piwko, dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Radomiu za ich oddanie, profesjonalizm i poświęcenie. To dzięki Wam możemy świętować to ważne jubileuszowe wydarzenie. Niech to miejsce nadal służy sprawiedliwości i przyczynia się do poprawy życia naszego społeczeństwa. Z okazji 25. rocznicy otwarcia nowej siedziby Aresztu Śledczego w Radomiu składam wszystkim serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. W czasie uroczystości nie zabrakło także wręczenia brązowych krzyżów zasługi, odznaczeń resortowych i awansów na wyższe stopnie służbowe. Nasza służba nie jest łatwa. Nasi podopieczni nie należą do tych dziękujących, wdzięcznych za prostowanie ich życiowej drogi, czy też uratowanie im życia. Tym bardziej ważne są momenty, kiedy nasza służba, nasza praca jest doceniana przez przełożonych. Część oficjalną zakończył koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej. Areszt śledczy w Radomiu został otwarty we wrześniu 1998 roku. Obecnie przy ulicy Wolanowskiej są tam miejsca dla ponad 1000 osadzonych wraz z 65 w oddziale zewnętrznym przy ulicy Witosa. Dzisiaj swoje święto obchodzą najmniejsi pacjenci szpitali. Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka na oddziale neonatologii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym odbył się dzień otwarty. W wydarzeniu wzięli udział rodzice przedwcześnie urodzonych maluchów. Wcześniakami nazywamy noworodki, które urodziły się między 22 a 37 tygodniem ciąży. Takie maluchy wymagają szczególnej opieki, przede wszystkim w pierwszych miesiącach życia. Praktycznie wszystkie wcześniaki wymagają wykonania USG głowy, USG brzucha, badania echo serca i te badania są wykonywane w naszym oddziale. Radomski Szpital wyposażony jest w niezbędną aparaturę, która wykorzystywana jest w opiece nad wcześniakami. Duża część tych dzieci wymaga również stosowania wsparcia oddechowego, dlatego zarówno metody wsparcia oddechowego nieinwazyjnego, jak i metody inwazyjne, czyli respiratory, są dostępne w naszym oddziale. Rodzice wszystkich wcześniaków urodzonych w radomskiej placówce mogli obchodzić dzisiejsze święto wspólnie z personelem oddziału neonatologii. Na uczestników czekał tort, a także drobne upominki. Chcemy w ten sposób budować poczucie wspólnoty i wspierać ich w tym trudnym czasie walki o jak najlepszy rozwój i pełne zdrowie ich dzieci. W radomskim szpitalu rocznie na świat przychodzi około 100 wcześniaków. To był 31 tydzień, trzeci dzień, no więc wcześnie, bardzo wcześnie, ale jest wszystko w porządku. Leży w inkubatorze, jest w tym momencie naświetlany. Nagle w środku nocy trzeba było wezwać karetkę. Dzieciaczki urodziły się w 28 tygodniu.
No, było dużo stresu, dużo nerwów. Początkowo jeszcze lekarze tutaj tego szpitala podejmowali próbę, żeby to wszystko przeciągnąć w czasie, ale się nie dało. W Polsce każdego roku rodzi się około 26 tysięcy wcześniaków. Według europejskich danych średnio co 10 poród to poród przedwczesny. Symbolem Światowego Dnia Wcześniaka stała się fioletowa skarpetka. Osoby starsze i niepełnosprawne mają problem z dojściem do bloków przy ulicy Żaromskiego. Chodzi o budynki w pobliżu przebudowywanego wiaduktu. Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy bloków przy ulicy Żeromskiego od numeru 111 do 119. W związku z przebudową wiaduktu wyłączony z użytkowania jest chodnik wzdłuż obiektu. W teorii dostęp do bloków jest od drugiej strony, ale dojście utrudnia wysoka skarpa. Problemy mają tam osoby starsze i niepełnosprawne. Jak poinformowała nas mieszkanka, skrajnym przypadkiem było, kiedy osoba na wózku inwalidzkim potrzebowała pomocy, żeby dojechać do bloku. Po drugiej stronie bloków mamy dość wysoką skarpę. Problem polega na tym, że ten teren należy już do spółdzielni mieszkaniowej Nasz Dom. Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji będą rozmawiali z władzami spółdzielni, aby w najbardziej korzystnym w tym miejscu punkcie zbudować podjazd dla osób niepełnosprawnych, chociażby takich, które poruszają się na wózkach, aby znacznie ułatwić im poruszanie się w tamtym właśnie rejonie. I mamy faktycznie nadzieję, że wydarzy się to już niebawem. Rozwiązań ułożenia takiej kładki jest wiele, nie musi tego wykonywać spółdzielnia, możemy to zrobić na przykład my, ale zbyt wcześnie o tym, aby mówić, jakie rozwiązanie zostanie podjęte. Kolejnym problemem jest dojazd służb ratunkowych. Mieszkańcy niepokoją się, że wysoka skarpa, schody i drzewa uniemożliwiają wjazd straży pożarnej czy karetki. Pamiętajmy o tym, że mówimy w tym przypadku o ludzkim życiu, a ludzkie życie jest wartością najwyższą. W sytuacji, gdyby doszło do takiej sytuacji, gdyby faktycznie w jednym z tych bloków wybuchł pożar, jesteśmy gotowi nawet przekazać pracownikom tej firmy, że no, w takich sytuacjach po prostu rozbiera się tą odgrodzoną część i udostępnia się wozom strażackim oraz pozostałym uprzywilejowanym pojazdom możliwość dojazdu jak najszybszą drogą po to, aby ratować ludzi, zażegnać to niebezpieczeństwo. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu zapewnia, że pojazdy uprzywilejowane w przypadku zagrożenia zostaną dopuszczone w jak najszybszym czasie i jak najkrótszą drogą. Do tematu jeszcze wrócimy. Trwa budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie. Inwestycja będzie kosztowała ponad 12 milionów złotych. Całkowity koszt budowy Centrum Integracji Społecznej w Policznie to blisko 13 milionów złotych. Gmina na budowę obiektu otrzymała dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 4 milionów złotych, a także 8,5 miliona złotych z Polskiego Ładu. Reszta środków, 200 tysięcy złotych, to wkład własny gminy. Budynek tak naprawdę jest odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców, mieszkańców gmin sąsiednich, powiatów sąsiednich. Będzie wprowadzał w nasze życie funkcje kulturalne, rozrywkowe, społeczne. Mam nadzieję, że przyjmie się i będzie takim centrum życia kulturalnego gminy. Gmina Policzna rzeczywiście musi mieć takie miejsce, które będzie integrowało wiele grup społecznych wchodzących w skład miejscowości, wchodzących w skład całej gminy. I to się, że tak powiem, dzieje. Ten budynek CIS-u będzie wielofunkcyjny. W budynku głównym będą się znajdować pomieszczenia pobytu dla seniorów, biblioteka, czytelnia, świetlica gminna, pub dla dorosłych, sala widowiskowo-predekcyjna oraz pomieszczenie dla pogotowia ratunkowego. Przewidziane jest także stworzenie dziedzińca, czyli miejsca dla mieszkańców dostępnego całą dobę. Dookoła dziedzińca ma pojawić się zadaszenie, zaś wewnątrz przewidziano siedziska i drzewa. Obiekt ma być gotowy w październiku 2024 roku. Potem będzie odbywało się doposażanie poszczególnych pomieszczeń. Oficjalne otwarcie zaplanowano na początek 2025 roku. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.